miejsce, czy miejsca, które w tym czasie wybierano pod świątynie chrześcijańskie, nie były miejscami wybieranymi przypadkowo. Wybierano miejsca dotychczasowego kultu słowiańskiego, wykorzystywano w ten sposób przyzwyczajenia ludzi do chodzenia w określone miejsca i jednocześnie niszczono miejsca kultów słowiańskich. Na pewno bezsporną datą dotyczącą kościoła świętej Katarzyny jest rok 1271, kiedy to Barnim I przekazał kościół pod patronat zakonu Wiktorynus i była to budowla nieco inna, wybudowana w stylu romańskim. W XV wieku kościół został gruntownie przebudowany w stylu gotyckim, w zasadzie w takiej formie, w jakiej znamy go obecnie. Również w takiej formie w tamtym czasie wybudowano wieżę. Wieża w formie taką, jaką kościół posiada dzisiaj, przetrwała do roku 1892, w którym to wybudowano szczelistą wieżę, którą na pewno wielu Państwa ogląda na kartkach pocztowych czy różnego rodzaju zdjęciach. Cofając się do historii kościoła świętej Katarzyny, był to główny kościół w Goleniowie. W okresie tej świetności hanzatyckiej był on pięknie strojony. Mieszkańcy, czy bogaci mieszkańcy, bardzo dbali o jego wygląd. I w wieku XVI na kościół spadło kilka dużych pożarów. Niestety kończył się okres świetności Hanzy, miasto zaczynało ubożeć i z każdym kolejnym pożarem ubożał również kościół. W 1618 roku rozpoczęła się wojna 30-letnia i do Goleniowa wkroczyli Szwedzi. Mieszkańcy, słysząc różne pogłoski o rabunkach szwedzkich, postanowili ukryć dzwony z kościoła. Wymontowano te dzwony i rzekomo, jak mówi legenda, zawieziono je na jedno ze wzgórz piaskowych, które nazwano później Górą Dzwonów. Rzeczywiście taka góra w okolicach Goleniowa istniała pod nazwą Glockenberg i ta góra była wzmiankowana, jest wzmiankowana w źródłach historycznych już w 1309 roku. Tak się historia potoczyła, że w latach 30., 40. na zboczach tego wzniesienia czy góry szkolono młodych szybowników niemieckich, którzy stawali się następnie pilotami Luftwaffe, bombardującymi między innymi miasta polskie we wrześniu 1939 roku, czy kilku mieszkańców Goleniowa bombardowało polską brygadę podhalańską w walkach pod Narwikiem. I po wojnie co się okazało, że już polscy mieszkańcy, ironicznie powiem, chcąc uczcić tych pilotów Luftwaffe, nadało tej górze wzniesieniu nazwę Lotnik, czy też Góra Lotników. I o zgrozo ta nazwa funkcjonuje również w państwowym spisie nazw geograficznych. Taką ciekawostką może być początek I wojny światowej oraz 1 września 1914 roku spadł jeden z dzwonów w kościele. Wojna trwała już od miesiąca. 1 sierpnia Niemcy przystąpiły do wojny z Rosją, w 3 dni później z Francją i mieszkańcy potraktowali to jako złą wróżbę. Wojnę kościół przetrwał nieuszkodzony do 6 marca 1945 roku. Jeszcze 6 marca radzieccy lotnicy brali sobie tą szczelistą wieżę jako punkt orientacyjny, podobnie zresztą artyleria radziecka. Dopiero w czasie walk ulicznych o miasto kościół został bardzo poważnie zniszczony. Na wieży znajdowało się gniazdo karabinów maszynowych oraz punkt obserwacyjny, także kościół stał się, czy ta wieża, jednym z głównych celów do zniszczenia. Do 1957 roku pozostawał ruiną.
No nie wszyscy mieszkańcy zachowywali się, powiedzmy, w jakiś sposób należyty w stosunku do tej ruiny. Służyła ona jako toaleta czy miejsce różnych spotkań alkoholowych. I w 1957 roku ksiądz Seweryn Wieczorek postanowił kościół odbudować i udało mu się to. Odbudowa trwała dosyć długo, w każdym razie w roku 1961 przez biskupa Jerzego kościół został poświęcony i oddany w pełni do użytku dla wiernych.